będę płaszcza, bo ja jestem, po prostu mam ciśnienie na takie emisję i taką pogodę po prostu już zajmę. Podniesienie fajnie. To zobaczcie. Wszystko dobrze. Proszę Państwa, witam serdecznie Panią Minister. Panią Minister Emilewicz wszyscy znają, więc nie będę przedstawiał. Ja tylko powiem w ten sposób. Pani Minister, na sali są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, urzędnicy, samorządowi, zajmujący się inwestycjami. Jest Pan poseł, którego Pani na pewno zna. Są radni. To są ludzie, którzy na terenie... A, jest były prezydent Konika, mój wieczny konkurent, a teraz przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Komunalnej i zarazem przewodniczący Rady Szkoły. Panie Minister, Miasto Plus, pakiet dla średnich miast, nowoczesne usługi dla biznesu, nowe technologie dla gmin, to jest wszystko, co interesuje. Tu koledzy z Urzędu Miasta regularnie Panią Minister odwiedzają na spotkania. Ale gdy był Pan Minister, Pan Premier Gowin spotkał się z wójtami, burmistrzami gmin węglowych, że tak się wyrażę. Pan wójt był gospodarzem spotkania, wszyscy burmistrzowie byli. Jest potrzeba wsparcia i merytorycznego, i finansowego, i organizacyjnego. Jednym z takich wniosków, które padło na spotkaniu z panem premierem Gowinem, było stwierdzenie, że często samorządy potrzebują takiego warsztatowego spotkania z pani współpracownikami, gdzie pozyskać pieniądze, na co, jakie warunki, jak szukać wsparcia. A powiedział jeszcze jedną rzecz, że jest pani najzdolniejszym ministrem nowego pokolenia, więc musi pani pomóc Koninowi. I ważne jest to, co pani wszędzie deklaruje, że jest potrzebna współpraca ponad podziałami, współpraca różnych szczebli, różnych podmiotów. Pani minister, oddaję mikrofon, a potem, jeżeli państwo będą mieli pytania, uwagi, to poproszę o dyskusję. Dziękuję bardzo. Marek powiedział, że to będzie najtrudniejsze moje spotkanie z dzisiejszym wypadkiem, więc rozumiem, że nie będzie łatwo. Szanowni Państwo, ja zacznę od tego ostatniego punktu, o którym tutaj Marek powiedział, czyli ja jestem głęboko przekonana, że w 38-milionowym państwie żadna polityka publiczna nie da się jej skutecznie zrealizować bez współpracy rządu i samorządu. I dobrym przykładem, najlepszym przykładem ostatnich 4 lat to program 500+. Gdyby nie to, że właśnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współpracowało z samorządami, każda gmina została uposażona w taki sposób, aby był tam urzędnik i środki na zebranie wniosków, a następnie dystrybucję, to ta dystrybucja po prostu nie poszłaby tak łatwo. Bo nie jest łatwo nawet w powszechnym programie zagwarantować, że środki będą we właściwy sposób na podstawie wniosków rozdystrybuowane. To się udało i to jest, tak jak powiedziałam, najlepszy przykład, że tylko współpraca rządu i samorządu może dać dobre efekty dla mieszkańców. Ja wiem o tym, że Pan nas nie wybiera. Wiem o tym doskonale, że Poznań nas też nie wybiera. Przekonuje się na własnej skórze, jaki to trudny dla prawicy obszar. Przy czym ja się na to nie obrażam. Tak? To ja uważam, że my musimy zacząć realizować dobre projekty i tymi dobrymi projektami przekonywać mieszkańców do nas. Mam nadzieję, że uda się to gdzieś tam w kolejnych kadencjach. Ale tego czasu nie można marnować i z całą pewnością te tematy związane z Koninem i okolicą to są trudne tematy. Zdajemy sobie sprawę, w jakim stanie jest woda w Koninie i jakie to generuje problemy. Choć ja wiem od właściciela, że on ma plany inwestycyjne dalej związane z tą nową Koninem, choć nie będą one wiązały się z dużym blokiem na węglu. Właściciel ma świadomość tego, że od 2021 roku praktycznie nie będzie można pozyskać warunków finansowania na jakiekolwiek inwestycje związane z paliwami kopalnymi, nie tylko z węglem, także gaz będzie problematyczny. A zatem pozyskanie, tak jak mówię, takiego finansowania będzie bardzo trudne. Ale jedna dobra wiadomość, którą w ostatnich miesiącach dla Konina mieliśmy, to jest rzecz, o której powtarzam, to 100-milionowa inwestycja Johnson Mateja, jednego z liderów w zakresie dawnej produkcji akumulatorów, dzisiaj produkcji ogniw, baterii do samochodów elektrycznych. I taka najnowocześniejsza jego fabryka powstanie właśnie w Koninie, to będzie około 200 miejsc pracy. Powiedzą Państwo, że to jest 200 miejsc pracy. Ja powiem, że to jest bardzo dużo, dlatego że to są bardzo wysoko płatne miejsca pracy. Myślę, że tematy, które tutaj zostały zarysowane na początku, to nie bardzo tracenie funkcji społecznych przez miasta, takie jak Komin, wiążą się także z problemem tym, że ludzie stąd wyjeżdżają, a niekoniecznie chcą do Komina wracać, czy przyjeżdżać. Magnesem, którym
poprawić, że ten wektor zmieni swój zwrot, są wysokopłatne, dobre, atrakcyjne miejsca pracy. Dlatego ten Johnson Matek będzie, myślę, dobrym partnerem dla subregionu, tego subregionu w Wielkopolsce. Będziemy się starać, aby takich inwestycji wokół Konina przybywało, bo tak jak mówię, to jest realny lewar wzrostu, już pomijam, prawda, że to jest wpływ podatkowy w dalszym terminie dla samorządów. Oczywiście to jest duża firma, natomiast doświadczenie z Polski, z innych regionów pokazuje, że zawsze pojawienie się takiego dużego integratora powoduje, że dookoła powstaje mrowisko małych, średnich firm, które się specjalizują, które płacą lokalnie podatki. Nie będę mówić o Dolinie Lotniczej i o Prasie Whitney, który tam kiedyś się pojawił, dookoła była pustynia. Dzisiaj dookoła jest ponad 100 firm polskich, średnich, małych i średnich, które dostarczają towary nie tylko dla Prata Whitneya, dla tego producenta silników do samolotów, ale także do innych korporacji na całym świecie. Mówię w Koninie, myślę, że to szczególnie ważne, bo zwracamy uwagę także na to, że to jest jeden z regionów z najmniejszym poziomem przedsiębiorczości, czyli z najmniejszą liczbą zarejestrowanych działalności gospodarczych. Paradoks polega na tym, że Wielkopolska jest regionem, w którym tych działalności na 1000 mieszkańców jest najwięcej zarejestrowanych, więc Konin szczególnie boleśnie się odróżnia na tle całego regionu. Więc to jest jeden element. Drugi element, o którym dzisiaj mówię od rana, jeśli chcemy, żeby te problemy strukturalne, pracowe, związane ze strukturą rynku pracy, z wpływami do budżetu gmin, ważne niezwykle po to, żebyście Państwo mogli realizować ważne przedsięwzięcia społeczne na terenie swoich gmin. Ta historia, aby się wydarzyła, to taki plan musi zawierać porozumienie pomiędzy władzami regionalnymi a władzami centralnymi. Bo jeśli mówimy, bo dziś mówimy o jeżeli ważne inwestycje pieniądze, to mówimy o kolejnej perspektywie finansowej. Tak jak powstawał plan dla Śląska, że tak jak powstaje, staramy się, tak jak mówię, w programie dla miast średnich, to jest 121 tracących funkcje społeczne, rzecz polega na tym, że staramy się dodawać paliwa, dodawać punktów dla projektów w tych miastach, z którymi jest 121, w programach ogólnopolskich, to mamy się do przedsiębiorczości, do środowiska, do inwestycjami infrastrukturalnymi, oraz w programach regionalnych. Tak? Mówimy regionom, złączmy środki, określmy wspólne cele, bo wtedy będzie nam łatwiej jechać do przodu. I z całą pewnością Komin jest takim byłym województwem, które takiego zintegrowanego działania wymaga naprawdę jak kania brzuchu. To jestem o tym przekonana i tego się musimy wzajemnie tutaj przekonać. Więc to wyzwanie, które przed nami, to jest to dobre zorkiestrowanie w tej chwili programów centralnych, programów regionalnych, tak aby tę wartość spróbować wypracować. To, co jest wyzwaniem i to, o czym w programie deglomeracji, czyli przenoszenia funkcji centralnych do miast, w których one mogłyby być spełniane. Konin na takiej mapie mógłby się z całą pewnością znaleźć. To, na co zwracali uwagę nasi eksperci, którzy przygotowali nam ekspertyzę na zlecenie ministerstwa, to, że Polska jest takim państwem, którego struktura osadnicza, sieć komunikacyjna nie predestynuje do tego, aby wszystkie funkcje centralne były w Warszawie. To jest sprawa. Dlaczego? Ponieważ w korporacji znajdzie pracę za wynagrodzenie trzykrotnie wyższe. Przeniesienie zatem pewnych funkcji centralnych. Mamy za Miedzą, za Rogiem, przy ulicy Żurawiej, główny urząd geodezji i kartografii. Najlepszy wydział geodezji i kartografii w Polsce jest na Uniwersytecie Olsztyńskim. Od 1945 roku tak się złożyło, tam jest taka specjalizacja. Ważny urząd z perspektywy realizacji przedsięwzięć budowlanych. Dziękuję, przyszedł budować urząd celny Warszawy. Zaproponowałem urząd wojewódzki w Koninie, który był pusty. I powiedziałem, że z urzędu wojewódzkiego w Koninie do Sejmu wyjedzie pewnie pociągiem z przedmieścia Warszawy do Sejmu Samorządu. Myślę, że tam się gdzieś to przewija w innych ujęciach. Ale chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Pan minister, przy decentralizacji państwa powstały nowe województwa. Tam się wydawało, że ale tak naprawdę ja powiem, że zamiast centralizacji warszawskiej powstanie 17 centralizacji regionalnych.
I trochę tak się stało. Te regiony nie zawsze są blisko powiatów czy gmin. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, że przy zmianach w województwie konińskim są miasta, które są ciut silniejsze, ale są gminy, które nie potrzebują inwestycji typu fabryka, ale potrzebują, powiem tak, czegoś nowego. Nie może nie zbyt dużego, ale technologicznego coś, co by tą gminę trochę inaczej ustawiało na nowej mapie samorządowej i gospodarczej. Zachęcam. No to z tym, że Pani wspomniała o tych technologiach, czy są jakieś plany, żeby polski węgiel wykorzystać gospodarczo właśnie w ramach tego? Dziękuję bardzo. Jedna informacja jeszcze, Pani Minister. Kazimierz Kołasz jest doradcą Związku Miast Polskich do spraw Funduszu Inwestycyjnego i mam nadzieję, że Panowie Burmistrzowie tą informację też wykorzystają. Innowacyjne to korzystanie nie tylko wydobycia, ale też gazyfikacja, błękitny węgiel, prawda? Te projekty, o których mówi się od dawna, to nie są rzeczy odłożone na półkę. Tak, to prace nad takimi tak zwanym błękitnym węglem trwają, pomiędzy bierze swój udział główny Instytut Górnictwa i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i HPW na Śląsku wraz z Tauronem i grupą Azoty. Zanie węgla w gospodarce. To jest to, co ja powtarzam, że jak bardziej ekologicznie nastawione osoby nie licytowałyby się dzisiaj, kiedy węgiel w gospodarce polskiej nie będzie, żeby będzie 25, 30, 40, 50, no to przede wszystkim trzeba prezentować podejście zdroworozsądkowe. Zdroworozsądkowe, które polega na tym, że polska gospodarka dzisiaj w 85% opiera się na węglu. I tego się nie da zamknąć w ciągu najbliższych 5-7 lat. Tak? Mówimy o horyzoncie, mówimy o odchodzeniu od węgla z prostego powodu. Kiedy rozmawiamy na Śląsku o kopalniach, które dzisiaj działają, znaczy my nie możemy wydobywać węgla z jego na ziemi, tak? Ponieważ wydobywanie go z 2000 metrów jest niezwykle niebezpieczne i niezwykle kosztowne. Uczciwie należy powiedzieć, że ci, którzy korzystają z węgla w Europie, a nie jesteśmy to jedynymi, dzisiaj importują węgiel z różnych stron, bo tak niestety jest, że wydobywanie węgla w Polsce dzisiaj, w ubiegłym roku po wzroście cen, bywa kosztowniejsze niż przywiezienie statkiem z Mozambiku czy z Australii. Niestety. Panie Minister, mówi Pani o innowacyjnych technologiach. Ja oczywiście się zgadzam, tylko pytanie. Parę razy lat temu mówiło się dużo o gazie łupkowym, że w domach archeologicznych, w których tam wiemy, jesteśmy właścicielami, jesteśmy w tego, to jakoś szybciutko mówił. Czy w tym temacie są prowadzone jakiekolwiek badania, a po wybudowaniu największego gazoportu i po jakimś tam zacieśnieniu współpracy ze Stanami, czy nie warto by było tego dokonać? Ja teraz o burmistrza poprosił, dobrze? Może właśnie kilka pytań. Okej, to ja będę miał kilka pytań z rzędu. Pani minister, wspomniała Pani o tym, że mamy jeden z najniższych wskaźników przedsiębiorczości. Zgadza się. Chociaż wszyscy wiedzą, z czego to wynika, no była kompania, która bardzo dobrze płaciła, więc nie było potrzeby zakładania firm, krótko mówiąc, przedsiębiorcy, ani nie mają drogi do pracy, ani też takie potrzeby, w większości życie pracowała w kompanii, albo firma, która operowała z kompanii. Natomiast w tej chwili sytuacja diametralnie się zmienia. To było kompania z Bilażagle, mają plany inicjatywne związane z OZE, na przykład z panelami fotowoltaicznymi, czy z elektrowniami wiatrowymi. Tylko że te inwestycje nie będą generować miejsc pracy. Więc ten wskaźnik przedsiębiorczości diametralnie będzie musiał się odróżnić. I wspomniała Pani o tym, że Wy macie pewien pomysł na to, czy że starania czynicie o to, żeby ściągnąć tutaj kolejnych inwestorów, tak? Jak na przykładzie tej firmy, która będzie ambulatory produkować. Tylko ja pytam, czy to do końca, aby na pewno powinna być rola rządu? Czy to nie powinny samorządy zabiegać również o inwestorów? Bo okej, ja mówię, tego dużego możecie nam tutaj ściągnąć, ale on nie rozwiąże nam problemu. 200 miejsc pracy, bardzo cenne i ogromny szacunek za to, że się to udało, czy że dopinacie temat. Natomiast my potrzebujemy. Nie, 200 miejsc pracy będzie ile to
Okej, tylko żeby już tego jak gdyby nie załatwicie. Tutaj musi być rola samorządu, która da warunki do tego, aby te mniejsze firmy, które będą kooperować z tą jedną wyciągnięcia na zalotną grupisko takie małe, musi mieć warunki również, żeby gdzieś się wybudować, muszą hale powstać. Pytanie, gdzie muszą zostać stworzone tereny inwestycyjne? O to musi zadbać gmina. No i teraz gmina, żeby móc to uczynić, potrzebuje, tylko mówiąc kolokwialnie, kasy na to. No i teraz, skoro o pieniądze zaczynamy mówić, no to pojawiają się pewne powody. Dlatego, że ostatnie decyzje, na przykład PIT, który bardzo uszczupla budżety samorządów, na przykład w moim gminie Glecze, jest to ponad 1 200 000 rocznie. Kolejna rzecz, podwyżka dla nauczycieli. Ja się bardzo cieszę, że edukacja z tego poziomu to jest klucz, to jest podstawa. Jak nie będziemy mieli młodych nauczycieli, to ci nauczyciele nie wykształcą młodzieży, więc ci ludzie powinni dobrze zarabiać. To moje pytanie, dlaczego ta podwyżka z pieniędzy samorządu? Wspomniała Pani również o pensjach. Macie problem w ministerstwie specjalnych specjalistów. Ja sam mam, z biznesu się wywodzę, naprawdę mam wielu bardzo młodych ludzi, którzy zarabiają na od 17 do 25 tysięcy netto. Ja dopytuję, słuchaj, jak sobie poradził z tym, jakby sobie poradził z tym, to jest samorząd, ale on nie przyjdzie pracować, bo to jest wiadomo, nie stać na niego, tak? Kolejna rzecz to, że tak zrobiliście z pensjami samorządowców. No, za moment taki menadżer, który nawet ma wizję zmieniania Polski, jest gorącym patriotą, jak sobie szybko przeliczy, to powiem, no ja fajnie, nie jestem. To znaczy, jak mam pracować za 1/4, czy za 1/3 tej pensji, którą mam przedsiębiorstwa, więc gdyby krzywdę zrobiliście samorządowcom, również sami sobie, bo nie jesteście w stanie specjalistów zatrudnić w ministerstwie. No jedna z pań powiedziała, z poprzedniej ekipy zostało to obśmiane, moim zdaniem niesłusznie, że nie jesteśmy w stanie, tylko idiota, że nas odbędzie pieniądze. Oczywiście została to propaganda zrobiona, że to się tyczy Kowalskiego. Natomiast wszyscy wiedzą, że chodziło pensję na specjalistów i Państwo macie również dzisiaj z tym problem, więc jest kolejna rzecz, na którą moim zdaniem należałoby się pochylić. I ostatnia, która tutaj jest, że samorządy powinniśmy scedować obowiązki, czy my chcemy to robić. Budowanie tej przestrzeni do powstania przedsiębiorczości. Natomiast przeszkadzają nam przepisy. Przykład mojej gminy, reprezentuje gminę, której kochanie, że ten no, największe spustoszenie budżetu. To jest przepisowy, bo w gminie też było wydobywane właśnie na większość tych pokładów w ostatnich latach. Więc dzisiaj mamy kilkaset hektarów, które są krajobrazem księżycowym. Są to doskonałe warunki do tego, aby tam zainwestować, na przykład ogniwa fotowoltaiczne. Tam nie ma drzew, nie ma domów, nie ma lasów, nie ma barier, które mogłyby zacieniać te ogniwa fotowoltaiczne. Tylko że okazuje się, że przeszkadzają również przepisy, bo na przykład rekultywacja kierunku rolnych albo tereny, które są urządnymi tak naprawdę ziemię fatalnej jakości, bo z pochodzeniem mielanego, więc nowe pole masowe są. Okazuje się, że jeżeli już mają status tej ziemi rolnej, to żeby przekształcić, to przedsiębiorca musi wyłożyć bodajże 230 lat, jeśli możemy, a góra nam przeszkadza. Zabiera pieniądze, dużo za kolejnego obowiązku i jeszcze przeszkadza przepisami, bo tak się nie da. Dziękuję bardzo. Tylko jedną uwagę, pani minister, już widać, że współpracują na rynkowe, bo oczywiście znowu się. Jeszcze Roman Karpowy, kierownik inwestycji w Konie. Kierownik działu Funkcji Inwestorów, pan mówił o Konie. Wspomniała Pani o wsparciu nowych technologii. Takie technologie do Konina udało się w tym sensie przyciągnąć. Natomiast jest jedna z, na terenie naszego regionu jest firma, która zajmuje się produkcją energii elektrycznej właśnie z węgla brunatnego, no ale też widzi koniec tej technologii. I ma swój pomysł na to, żeby zmienić tą technologię wytwarzania i pójść w wodę. Czy faktycznie można liczyć na wsparcie już jakby zupełnie ponad oddziałami politycznymi jako no, nowe źródło, które faktycznie mogłoby nawet na terenie Europy być zupełnie wyjątkowym miejscem, gdzie takie technologie by się rozwijało. Tym bardziej, że no, pełna infrastruktura do tego istnieje. Pierwsze pytanie dotyczyło gazu łupkowego. Historia gazu łupkowego jest taka, że bardzo szybko powiedzieliśmy sobie historię, że tu jesteśmy zapleczem, że mamy super złoża, no ale po dłuższym, po tych pierwszych odwiertach okazało się, że może tego gazu jest dużo, ale sposób jego struktura złożenia jest taka, że znowu, no trochę jak z tą z węgla. Koszty są nieadekwatne do korzyści odzyskiwane, istotnie nie eksploatujemy dzisiaj, nie mamy gazu łupkowego. Zresztą wiele rzeczy też tak bardzo proszę, żebyśmy jak często
jest dużo, mamy pierwiastki ziem rzadkich, no mamy wszystko, tylko potem jak pytamy technologów o koszty wydobycia, no to jakby możliwość komercjalizacji tego i znowu koszt jest niewspółmierny do uzyskiwanego zysku i dlatego to jeśli mogłabym uszczypnąć naszych poprzedników, to jak dzisiaj myślę o geotermii toruńskiej, gdzie decyzją czysto polityczną, ona nie została realizowana, nie rozpoczęła jej realizacji w poprzedniej kadencji za naszych poprzedników, pomimo to i ciepło w Toruniu jest dostarczane ze źródła węglowego, czyli ci, którzy nas dzisiaj oskarżają o to, że my jesteśmy obrońcami węgla, doprowadzili do sytuacji, w której jednym mieście w Polsce mogło być ogrzewanie za sprawą ciepła z ziemi, no to straciliśmy trochę czasu. To ja pochodzę z Małopolski, jak Państwo wiedzą, Zakopane, 60% Zakopanego dzisiaj jest ogrzewane z geotermii, może być znacznie więcej, więc jeśli szukamy źródeł atrakcyjnych, które są, które jak wskazują odwierty instalacja i Konin jest jednym z tych miejsc, to na pewno warto inwestować dzisiaj i realizować takie projekty i na projekty geotermalne środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na pewno będą w tej kolejnej perspektywie finansowej, zwłaszcza, że jest to też technologia bliska sercu obecnego prezesa funduszu, który bardzo chętnie będzie takie projekty realizował. Kto zabiega o inwestorów? To tutaj już pytanie do Pana Burmistrza. Prawda? Kto zabiega? Ja myślę, że w każdym z tych przypadków jest tak, że znowu tutaj bez współpracy centralnej i lokalności się nie da zrealizować, bo to jest tak, najwięksi inwestorzy przychodzą zawsze do rządu. Zawsze. On nie przyjdzie do wójta, burmistrza, ani do marszałka. On zawsze się będzie chciał spotykać z premierami, ministrami gospodarki, bo będzie zabiegał o pewną pulę przywilejów, prawda? Bo konkurencja dzisiaj o te inwestycje jest konkurencją międzynarodową. Tak? O tego Johnsona Mateja zabiegały Czechy i Węgry. Tak? Więc my stajemy w zawodach tego typu i to my pokazujemy, co się może wydarzyć. Żeby pokazać atrakcyjność inwestycyjną konkretnego miejsca, to tak potrzebujemy terenów inwestycyjnych. I my w zeszłym roku na przykład największą inwestycję BMW straciliśmy nie dlatego, że BMW nie chciało do Polski przyjechać, tylko dlatego, że nie mieliśmy 600 hektarów zintegrowanego terenu nigdzie w Polsce, nie także gdzieś u mnie w województwie czy w kogoś, nie, w Polsce. Więc porozmawiajmy o systemie oceny, takim sprawiedliwym, takim zakresie, który wydyskutujemy sobie wspólnie z nauczycielami, tak? Każdy z nas ma dziecko w szkole. No ilu te dzieci mają nauczycieli? Ja mam takie poczucie, ja w czasie tej reformy, powiem, że bardzo niepopularne. Ja powiedziałam Pani Minister Zalewskiej i Panu Premierowi, zamknijmy wszystkie szkoły w Polsce i te pieniądze, które ułożymy, daj rodzicom, żeby oni mieli kasę na korepetycje, na które i tak te dzieci wysyłają. I to będzie tańsze z większym pożytkiem. Bo przecież skąd się biorą nowe szkoły w Polsce? Stąd, że są świetni nauczyciele? Nie. Stąd, że rodzice, że wysyłają tam lepsze dzieci, a te lepsze dzieci są dlatego lepsze, że chodzą na 57 korepetycje. I ja mam dzieci w szkole podstawowej, na korepetycje na szczęście nie chodzą, chociaż na koniec roku mój najstarszy syn, pierwszej, który jest w tej chwili w 8 klasie, który gdzieś tam z fizyki ma, na szczęście dobrze się uczy, to nie jest przedmiot naszej domy jakiejś troski szczególnej, ale fizyka, która jest przedmiotem jego zainteresowania, w ogóle bardzo się interesuje, też tam w szkole było nie tak. Mówiłam go ze znajomym na Politechnice, no to właśnie zrobiłam. Mówiłam go ze znajomym na Politechnice Warszawskiej. 3 godziny zajęć, problemy wszystkie rozwiązane, tak? No to ja się pytam, to co robią ci nauczyciele?
założone. Jesteśmy, my mówię, bo pan burmistrz, ja, urzędnik, my jesteśmy w percepcji społecznej dla powiatanów, tak? I mówienie o tych, wystąpienie pani Wilkowskiej, nagłośnione, rozkręcone, ale ono się wzięło, nagłośnione nie przez nas, przez Super Express, przez fakt nagłośnione. Dlaczego? Dlatego, że pensja 6 tysięcy złotych w północnej Warmii i Mazurach jest marzeniem.